Już kilka dni po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego nasz ośrodek przeniósł swoją działalność do sieci. Nowochódzkie Laboratorium Dziedzictwa w dobie pandemii przeniosło swoją działalność do internetu. I tutaj szczególną taką uwagą cieszyły się podcasty, zwłaszcza Nowa Huta z Dreszczykiem, gdzie przenosimy Państwa do takich najbardziej mrocznych historii związanych z Nową Hutą. Kiedy się tu wprowadzaliśmy, mój wujek powiedział tylko: w niedobre miejsce idziecie. Kolejną rzeczą to był na pewno podcast Matka Karmicielka o kulturze, o kulturotwórczej roli Nowochódzkiego Kombinatu. No i drodzy Państwo, na co dzień można nas spotkać na webinarach. To są różne tematyczne spotkania, czy wokół religii, czy wokół podróży oraz oczywiście Nowej Huty. Tak jak większość instytucji kultury w całej Polsce, w czasie epidemii zostaliśmy zmuszeni do przeniesienia naszej działalności do sieci. Przede wszystkim do sieci trafił Klub Rodziców, ale trafiły też nasze wydarzenia, które mieliśmy zaplanowane stacjonarnie. W kwietniu odbyło się wydarzenie Halo tu Ziemia, kolejna edycja. Tym razem edycja online, która sprawdziła się i miała wielu odbiorców, cieszyła się dużą popularnością. W maju był Mamy Fest, a jeszcze w czerwcu zaprosimy na, mam nadzieję, już ostatnie wydarzenie online Love Rover. Nasze kino, kino studyjne Sphinx, w maju ruszyło ze swoją wirtualną salą kinową, która mieści się na platformie mojeekino.pl i jest to największa platforma streamingowa zrzeszająca kina studyjne i filmy arthouse'owe. Z Darkiem Janiczakiem z Festiwalu Filmowego Osób Niepełnosprawnych realizujemy dodatkowo taki projekt Sphinx Movie, krótkich filmików, podczas których rozmawiamy o filmach znajdujących się na platformie Moje Kino. Także warto nas śledzić również w tym względzie w sieci i na naszym fanpage'u kinowym, na naszym Facebooku. Jak tylko pojawiła się taka możliwość, już 18 maja nasz ośrodek uruchomił dwie biblioteki, jedną w budynku głównym, osiedle Górali 5 i drugą w klubie Kuźnia, osiedle Złotego Wieku. Udostępniliśmy również odwiedzającym naszą galerię Huta Sztuki, w której się aktualnie znajdujemy. Koronawirus, podobnie jak dla wielu innych osób, dla Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta, również był ogromnym zaskoczeniem. Niemniej jednak bardzo szybko udało nam się odnaleźć w nowej sytuacji. 12 marca rząd zdecydował o zamknięciu instytucji kultury, a już następnego dnia Klub Dukat opublikował dobranockę dla dzieci. W ramach akcji Zostań w domu po nowochódzku, do której włączyły się prawie wszystkie nasze kluby, publikowaliśmy tygodniowo prawie 40 różnego rodzaju aktywności. Oprócz dość popularnych zajęć czy warsztatów plastycznych, czy lekcji gry na gitarze, można było się przekonać, że okres pandemii to znakomity czas do nauki żonglowania. Przed rozpoczęciem nauki pudełka warto sobie dobrze przypomnieć prysznic, a właściwie prysznic w dwie strony, bo można łatwo przejść właśnie z prysznica do naszego pudełka. Oprócz tego proponowaliśmy jakieś proste eksperymenty chemiczne do wykonania w domu. Proponowaliśmy proste przepisy kulinarne, czy też porady w zakresie zdrowego żywienia, ale także można było uczestniczyć w mini warsztatach logopedycznych. Czytaliśmy także literaturę i dla młodszych, i dla starszych. Te trzy pierwsze miesiące zawieszonych zajęć, kiedy chodziłem po korytarzach, to czułem się, jakbym był w klasztorze kamedułów, w zasadzie cisza, żadnego głosu. Po trzech tygodniach rozpoczęliśmy zajęcia internetowe. Od dwóch tygodni wróciliśmy do stałych zajęć. Bardzo cieszymy się, bo widzimy także radość uczestników, że zajęcia wróciły, że mogą spotykać się w grupie, mogą robić to, co po prostu lubią. Jedna z dziewcząt przed chwilą powiedziała, że tak naprawdę rodzina taneczna to jest nasza druga rodzina i tego nam brakowało, za tym bardzo tęskniliśmy.
Strasznie ciężko było w domu ćwiczyć i w ogóle strasznie przykro było, gdy ma się tu tyle wspaniałych osób, trzeba siedzieć w domu i tak, a jak się tu wróciło, to po prostu ja jestem cała w radości, tak. Cieszę się, że widzę wszystkie osoby, że tutaj jestem, że tu tańczę. Jesteśmy w sercu Nowej Huty przy Alei Róż, to miejsce historyczne. I też chcę powiedzieć, że od 70 lat, czyli właściwie tyle, co Nowa Huta ma, jest związana lokalna gazeta. Głos Nowej Huty, obecnie Głos Tygodnik Nowochódzki, ukazuje się od roku 1950. Nigdy nie wydarzyło się coś takiego, jakim jest obecna epidemia koronawirusa. Śledząc roczniki, było szereg tu wydarzeń, były zajścia uliczne, przecież wiemy, że czas Solidarności, obalenie pomnika, który tu niedaleko stał, ale nie było czegoś takiego, że ludzie byli zmuszeni do chodzenia w maskach, byli zmuszeni do pozostawania w domu. Gazeta ukazywała się cały czas. Myśmy nie zostali w domu i jesteśmy bardzo blisko czytelnika, bo jesteśmy lokalną gazetą, właśnie nowochódzką, związaną z mieszkańcami. W ostatnim numerze Głosu była informacja, kiedy Encek wraca. W Encek jest specyficznej sytuacji, bo tam jest remont. Ale to wszystko już będzie kończone i z tego co wiem, od 1 lipca Encek będzie funkcjonował już w pełni. Również inne placówki, które działają na terenie Nowej Huty, zapowiadają, że będą otwierały się, ale ludzie pytają, kiedy będzie można przyjść do NCK-u, kiedy będzie można pójść do kina Sphinx. Mam nadzieję, że już wkrótce Państwo będziecie mogli skorzystać z możliwości kontaktu z placówkami kultury w Nowej Hucie.